Produktywność gospodarki chińskiej jest większa niż amerykańskiej. To wiadomo, jakie będą tego skutki. Chiny będą narzucać światu standardy, a nie Ameryka. Wobec czego Ameryka chce ograniczyć ekspansję Chin. A Chiny całą swoją gospodarkę prowadzą poprzez transport wodny. Tam z Pacyfiku całe statki pływają jeden za drugim i tam jest bardzo poważny konflikt o wejście do Morza Chińskiego, południowochińskiego, bo tam stoi piąta flota Pacyfiku, chroni, i w razie czego zamkną dostęp i Chińczykom zablokują dostęp do surowców i zablokują im wyjście wszystkich towarów. I po prostu Chińczycy w gospodarce autarkicznej, czyli w produkcji tylko sami dla siebie, nie będą już potęgą. Prawda? Więc próbują Amerykanie zamknąć te Chiny. Wobec czego Chiny, zdają sobie sprawę z tego, próbują stworzyć kanał komunikacji gospodarczej lądowej, śródlądowej. Czyli puścić ten jedwabny szlak 2 przez Kazachstan, Rosję do Polski i dalej rozgałęzienie na całą Europę jako zabezpieczenie przed blokadą morską, mówiąc dosadnie, prawda? Że gdyby Amerykanie zablokowali od strony morza, to Chiny będą handlować z całym światem przez Europę i są zabezpieczeni. I to jest element bardzo poważnego konfliktu. Moim zdaniem jednym z powodów wprowadzenia amerykańskich wojsk do Polski jest właśnie to. Prawdopodobnie Amerykanie nie chcą dopuścić do tego, aby Polska stała się końcówką jedwabnego szlaku 2. Bo jeżeli Amerykanie by tutaj dyktowali warunki i określiliby, że jedwabny szlak nie wejdzie do Polski, to Chińczykom się nie opłaca tego jedwabnego szlaku budować, bo z Rosją to oni mogą handlować sobie bez jedwabnego szlaku, bez takich długich tranzytowych połączeń. I to jest element bardzo poważnego konfliktu z kolei między Ameryką a Rosją. Tylko dlaczego my na przykład mamy polec i być gruzowiskiem w wojnie między Rosją a Ameryką? My powinniśmy naszego interesu pilnować i jeżeli nam się opłaca jedwabny szlak 2, to powinniśmy być zdolni dopilnować tego, żeby ten jedwabny szlak do nas dotarł i żebyśmy czerpali z tego korzyści. A nie żebyśmy byli tylko ewentualnym polem walki dla obcych mocarstw. Więc powinniśmy umieć dopilnować naszego polskiego interesu w pokojowej, gospodarczej współpracy z Chinami. I nie tylko z Chinami. Tam jest jeszcze jeden konflikt o te wysepki na Morzu Południowochińskim, gdzie Chińczycy usypują wysepki i budują lotniska, żeby im Amerykanie tak łatwo nie zamknęli wejście do Morza Południowochińskiego, bo Chińczycy ogłaszają to jako własne terytorium i swoje wody terytorialne poszerzają na tyle, żeby amerykańska flota Pacyfiku nie była w stanie zamknąć im całego wejścia. I mam nadzieję, że tam się Chińczycy obronią i że ten jedwabny szlak jednak będzie budowany. Ale w Polsce minister Macierewicz czuwa i powiedział, że niestety Agencja Mienia Wojskowego w Łodzi nie jest w stanie sprzedać Chińczykom pod terminal tej końcówki jedwabnego szlaku. Plus wypowiedzi właśnie pana Antoniego Macierewicza, no mówiące, że absolutnie jest to element wojny przeciwko NATO, przeciwko Europie. Nie widzi żadnych jak gdyby korzyści gospodarczych. Jak pan w ogóle ocenia tą jak w zasadzie bezalternatywną, proamerykańską postawę obecnego rządu PiS-u? Pokojowa współpraca jest zawsze korzystna. Proszę Państwa, są dwa sposoby uprawiania polityki. Pokojowy i militarny. Pokojowy polega na tym, że wy produkujecie dużo i dobrze, ale my będziemy produkować jeszcze więcej i jeszcze lepiej. Taka jest rywalizacja. A wojenny jest taki, że wy nam zniszczycie bardzo dużo, a my wam jeszcze więcej zniszczymy. I to jest element polityki, albo prowadzonej metodami pokojowymi, albo wojennymi. Albo rywalizujemy, kto więcej stworzy i lepiej, i taniej, albo kto komu więcej zniszczy. Wolałbym rywalizować pokojowo. Wolałbym pokojowo rywalizować. Nie wiem, czym i jakie cele stawia sobie minister Macierewicz. Nie wiem. Ale patrząc, bo drzewo poznajemy po owocach, jak patrzę na te owoce, to strach mnie ogarnia. Bo naprawdę z Polski ktoś próbuje uczynić gruzowisko, do którego Chińczycy nie będą chcieli prowadzić żadnej linii tranzytowej, bo im się nie będzie opłacać.
Tylko przepraszam, dlaczego my mamy zapłacić za to dorobkiem naszych kilku pokoleń? Z jakiej racji my mamy ginąć w wojnie o cudze interesy? Jeżeli naszym interesem, naszym polskim interesem jest pokojowa współpraca, to powinniśmy być zdolni do tego, żeby nasze wojsko obroniło tą pokojową współpracę, a nie żeby to niszczyć. Jeżeli nam się opłaca handlować z Chińczykami, powinniśmy handlować. Nam zerwano kontrakty strategiczne z Rosją, które przecież natychmiast przejęła Turcja, mimo że była w NATO, natychmiast przejęła Rumunia, Kazachstan, Niemcy przejęli Nord Stream, omijając Polskę, bardzo dobre relacje mają, a z Polski zrobili jakiegoś takiego pieska, który ciągle bezsensownie ujada na Rosję. No po prostu nie rozumiem tej polityki. To jest, ciągle mam wrażenie, że nasi, no jak ty nasi, no, w każdym razie ci, którzy nami rządzą, prowadzą jakąś politykę antypolską. Takie ciągle mam wrażenie, że działają tak, żeby było ze szkodą dla Polski, że my tracimy, a zyskują na tym Rumunii, zyskują na tym Turcy, zyskują Kazachowie, zyskują Niemcy, a my ciągle tracimy. Potrzebujemy polskich władz, polskich w sensie merytorycznym. Nie takich, którzy tylko pod polską flagą stoją, ale tacy, którzy pilnują interesu polskiego państwa i polskiego społeczeństwa.